Nazywam się Agata Bartolewska, jestem menadżerem i instruktorem w Scout Fitness Club. W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu kilka prostych zasad i wskazówek co do dobrego treningu oraz zdrowego trybu życia. W tym momencie wykonywana jest analiza składu ciała, czyli sprawdzamy, ile dana osoba posiada w swoim organizmie tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, jaka jest zawartość wody w organizmie. Dane te są nam przydatne do, między innymi do ułożenia diety, do sprawdzenia, jaki jest aktualnie stan danego zawodnika, czy może ma nadwagę, czy może trzeba zwiększyć ilość masy mięśniowej, czy może na przykład bardziej się nawadniać. Także są to bardzo cenne wskazówki zarówno dla zawodnika, jak i dla trenera. Tu mamy przedstawiony skład ciała danego zawodnika. Widzimy, jaka jest aktualna masa ciała, jaki jest poziom tkanki tłuszczowej w procentach. Tutaj w tym przypadku jest to niemalże 17,5%. Jak na osobę po 50 roku życia jest to, powiedziałbym, bardzo dobra zawartość tkanki tłuszczowej. No, zawsze może być oczywiście niższa, natomiast jest to bardzo dobra tkanka tłuszczowa. Poniżej mamy... Cel jest 11. Poniżej mamy to samo, tylko że w kilogramach, czyli widzimy, że u tego zawodnika w jego ciele mamy 12,7 kg tkanki tłuszczowej. FFM to jest beztłuszczowa masa ciała, czyli wszystko poza tłuszczem, natomiast niżej ważny wskaźnik dotyczący masy mięśniowej, 57,5 kg masy mięśniowej jest w porządku. TBW to jest woda, woda w litrach czy w kilogramach i w procentach. Ważniejszy wskaźnik w procentach. W tym przypadku mamy 56% nawodnienia. Jak widać, poziom wody u każdego człowieka stanowi ponad połowę masy ciała, także jest to bardzo ważny wskaźnik. Aczkolwiek tutaj przydałoby się, żeby było tego nieco więcej, powyżej 60%. Są sportowcy, którzy mają nawet 67-68% nawodnienia. Niżej mamy zawartość minerałów w kościach, jest tutaj wszystko w porządku, a jeszcze niżej zapotrzebowanie kaloryczne tego zawodnika w spoczynku, czyli bez uwzględnienia treningu, pracy, innych czynności takich życiowych. Jeżeli by leżał, potrzebuje 1730 kilokalorii na utrzymanie funkcji życiowych. Zawodnik będzie jechał na rowerze do całkowitego zmęczenia i, jak wspomniałem, będzie rejestrowana praca serca, praca płuc, dzięki czemu będziemy mieli szereg informacji dotyczących wydolności tego zawodnika. Będziemy też pobierali kwas mlekowy, czyli będziemy widzieli, jakie jest zakwaszenie. Wszystkie dane, które uzyskamy podczas badania wydolnościowego, będą nam niezbędne do opracowania prawidłowego planu treningowego, a wszystko to po to, aby zawodnik nie trenował na ślepo, tylko żeby każdy trening był idealnie dopracowany, żebyśmy wiedzieli, że trening daje efekty. No, można potem jeszcze zapaść parę sekund, jak już będzie jechał. Końcowa faza jest najważniejsza, początek i końcowa faza. Dobra, jeszcze chwilkę sobie tutaj wpiszemy. Jaka tam wyszła masa ciała? Mówiłem 63, nie, 73 i 3. 73 to jest anoreksja. No. Jeszcze. Pierwsza minutka to jest taka totalnie rozrywkowa, także obciążenie będzie się wahało, jest takie płynne. I jest kadencja. Proponuję jedną kadencją, wiadomo, każdy ma swoją, tak? W tym momencie będziemy pobierali krew z palca w celu analizy stężenia kwasu mlekowego. Jest nam to bardzo potrzebne do tego, abyśmy mogli stwierdzić, jak zawodnik się zakwasza. Że może sobie przytrzymać wacikiem, potem rzucić i za chwilkę będziemy mieli informację, jaki jest poziom kwasu mlekowego po 7 minutach testu. W tym momencie zakwaszenie jest bardzo niewielkie, 1,8 mmol na litr, czyli praktycznie zawodnik nie zmęczył się, jest jeszcze tak naprawdę w fazie rozgrzewki, kwas mlekowy nie kumuluje się w jakichś dużych ilościach, które mogłyby uniemożliwić czy utrudniać wysiłek. Kręcimy sobie teraz
Parę sekund spokojnie, już teraz odpoczywamy. Głębokie oddechy. Dobra, kończymy. Uprawiam systematycznie kolarstwo i w tej kategorii mastersowskiej 50+. Dużo chłopaków, moich kolegów traktuje to całkiem poważnie. Między innymi dlatego robimy sobie te badania, żeby wiedzieć jeszcze na co organizm jest stać i nawet jak już człowiek myśli, że nie może, na badaniach wyszło, że może, to znaczy, że może. I to psychologiczne działanie jest, a przede wszystkim trening można zaplanować i racjonalnie swoje progi, możliwości powiększać, stosując odpowiedni trening, powiększając próg tlenowy, podnosząc próg beztlenowy, zawężając różnicę między progiem tlenowym a beztlenowym. I to jest generalnie cel tych badań i najlepiej powtarzać je co miesiąc, co dwa miesiące w najdłuższych cyklach, żeby to miało sens i żeby można było wyciągnąć wnioski z analizy, jakie tutaj pan doktor poczyni. Taki mamy wynik. No bo na zmęczenie, nieudawana. Ogólnie VO2 max, czyli maksymalny pobór tlenu, wyszedł wysoki. Tak? No. Myślę, że można powiedzieć, bo niemalże 59 ml na kilogram masy ciała na minutę. Także szczególnie zważywszy na wiek, bo jednak z wiekiem wydolność nam spada od około 30 roku życia. Tutaj ten poziom jest wysoki, nawet na poziomie młodych kolarzy w wieku 20-30 lat. Także myślę, że tutaj pan się prezentuje bardzo dobrze. Kardiologa mi to samo mówią, że z mojej strony. Naprawdę nie ma tu żadnych przeciwwskazań i myślę, że forma naprawdę jest całkiem fajna. Naprawdę nie ma tu żadnych zastrzeżeń. Bo to trzeba byłoby dokładnie przeanalizować, ale przy około 140-260 W